Witam Państwa bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę, że ponownie Państwo przyszliście, żeby razem z nami spędzić ten wyjątkowy dla nas wieczór. Wyjątkowy, bo przez cały tydzień w Szprotawie trwały divertimenti, podczas których znakomici trenerzy podnosili umiejętności Szprotawian. Za chwilę Państwo usłyszycie i zobaczycie, na jakim etapie są wykonawcy, uczestnicy tych warsztatów. Drodzy Państwo, czy pamiętacie Oliwię Rudek? Ktoś jest, kto pamięta? Świetnie. Oczywiście Oliwia Rudek, Szprotawianka, my ją pamiętamy, kiedy była bardzo malutka i wtedy po raz pierwszy przyszła na divertimenti. Nie do końca było wiadomo, czy ona będzie sportsmenką, czy będzie śpiewaczką, czy kimkolwiek innym. Teraz już wiemy. Sport na pewno został w jej sercu, ale studiuje muzykę. Jest na trzecim roku Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie fortepianu. I dlatego też nasz koncert rozpoczniemy fortepianowo. Mazurkiem Chopina. Mazurki Chopina to chyba najbardziej polskie jego utwory. Pisał je nieomal przez całe swoje życie. Skomponował ich koło 60. Tak przynajmniej podają ci, którzy badają twórczość Chopina. Rubinstein, kiedy po raz pierwszy wszystkie próbował nagrać na płycie, żeby podkreślić ich ludowy charakter, pokazywał kroki polskich tańców, bo tylko w ten sposób można rozumieć mazurki. Choć one są inspirowane ludowym tańcem, to nie mają nic wspólnego z ludowością, nic w tym sensie, że są wniesione na wyżyny. Drodzy Państwo, Oliwia Rudek i mazurek Fryderyka Chopina.
Oliwia Rudek. Szanowni Państwo, Mateusz Dąbrowicz to jest kolejny uczestnik Divertimenti, którego pamiętamy nieomal od zawsze. W tym czasie zdążył skończyć studia, skończył rekreację i turystykę, ale piosenka została w jego duszy. Postanowił zmierzyć się z wyjątkową piosenką, bo z muzykalu Katedra Notre Dame de Paris na podstawie Wiktora Hugo. Państwo pamiętacie zapewne i powieść, i muzykal, który zrobił oszałamiającą karierę w świecie. Był grany nieomal wszędzie. W Polsce też się udało. Grany był w Teatrze Muzycznym w Gdyni przez 3 sezony. Przez ten czas obejrzało go ponad 200 tysięcy widzów. 3 sezony, bo tylko na taką ilość wystawień miał teatr licencję. My z tego pięknego muzykalu usłyszymy piosenkę Czas katedr. Śpiewa Mateusz Dąbrowicz. A razem z Mateuszem na scenę wchodzi Natalia Czekanowska, która będzie akompaniowała wszystkim dzisiejszym wykonawcom. Przeniesie was w nieznany wam odległy czas. W Paryżu to zdarzyło się, gdy kończył się XV wiek. Uważnie więc wsłuchajcie się w nieznanych trubadurów pieśń, historię uczuć ludzkich rząd i nieście dalej ją. Brat stary drzemią zapisane historia i czas i przeszłości dawnej ślad, gdy człowiek wierzył w nieśmiertelną chwałę i tworzył swój świat, fundamenty przyszłych lat. Dziesiątki wieków, dzień po dniu, dorobek ludzki w siłę rósł. Zdarzyło się, że się człowiek zląkł, patrząc na dzieło własnych rąk. Lecz mimo to zwątpienia czas, trubadur zawsze piosnkę miał. O jutrze, w którym nie ma trosk, a mury rosły wciąż. Rad starych drzemią zapisane historia i czas i przeszłości dawnej ślad, gdy człowiek wierzył w nieśmiertelną chwałę i tworzył swój świat, fundamenty przyszłych lat. Drak starych drzemią zapisane historia i czas i przeszłości dawnej ślad, człowiek wierzył w nieśmiertelną chwałę i tworzył swój świat, fundamenty przyszłych zwraca się.
Mateusz Dąbrowicz, jedyny chłopak, który uczestniczy w dywertymentach. Wiesz co, Mateusz, ja mam wrażenie, nie wiem czy słuszne, że ty masz tu fan klub. Czy fan klub sobie życzy? Bo wiecie co, ten koncert jest wyjątkowy. Podczas tego koncertu to państwo decydujecie o jego długości. My tylko mamy taką maleńką prośbę, żebyśmy przed północą mogli skończyć. Więc pilnujcie, kogo chcecie wybisować, chyba że nie chcecie. To proszę, namów się z Natalią. Drugi. I specjalnie dla was. Zanim zaczniemy, chciałem poprosić o wielkie brawa dla pana Krzysztofa Marciniaka, który mnie przygotował, i dla pani Natalii Czekanowskiej za piękny pokład. Dziesiątki wieków, dzień po dniu, dorobek ludzki w siłę rósł. Zdarzyło się, że się człowiek zląkł, patrząc na dzieło własnych rąk. Mimo to zwątpienia czas, trubadur zawsze piosenkę miał. O jutrze, w którym nie ma trosk, a mury rosły wciąż. W katedrach starych drzemią zapisane historia i czas, i przeszłości dawnej ślad. Człowiek wierzył w nieśmiertelną chwałę i tworzył swój świat. Fundamenty przyszłych lat. W katedrach starych drzemią zapisane historia i czas, i przeszłości dawnej ślad. Człowiek wierzył w nieśmiertelną chwałę i tworzył swój świat. Fundamenty przyszłych lat. Lecz choć katedry w miejscu stoją dalej, coś kończy się już, gdy za murem rośnie mur. Wierzył w nieśmiertelną chwałę, nie widzi, że sam przeciw sobie zwraca się. Przeciw sobie zwraca się. Mateusz Dąbrowicz. Mateusz, patrz w tą stronę. Ja patrzyłam na dziewczyny, jak przeżywały. Dziękujemy pięknie. Drodzy państwo, ponownie Oliwia Rudek. Skoro jest na trzecim roku Akademii Muzycznej, to nic dziwnego, że sięgnęła po utwór geniusza muzycznego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Państwo wiecie, że to był absolutny geniusz, ponieważ komponował już w wieku 3 lat. Mając lat 8 skomponował operę, mając lat 12 kolejne, także jako 15-latek miał już ponad 100 utworów. Był fenomenalny, miał absolutną pamięć muzyczną. Pisał bez poprawek, bez chwili wytchnienia, pisał na okrągło. A jego wyczyn, kiedy jako 14-latek po jednokrotnym wysłuchaniu bardzo trudnej partytury zapisał ją od pierwszej do ostatniej nutki. Taki był Mozart, który po sobie zostawił ponad 700 utworów, w tym ten Wesele Figara, z którego najpiękniejszą arię, arię Barberiny, zaśpiewa Oliwia Rudek. Oh, perdón.
Jeszcze, drodzy Państwo, usłyszymy. Teraz mam dla Państwa niespodziankę. Czy Państwo kojarzą takie dwie dziewczyny, które pracują w Domu Kultury, tworzą duet? Tak, a się nazywają? Katarzyna Kucharz. Pani Monika i pani Kasia, znacie je jako Mokka. Tym razem dziewczyny przygotowały coś, co absolutnie oddaje ich charakter. Wiem, o czym mówię, bo swoje biuro mają tuż obok mojego i siedzą naprzeciwko siebie i ja naprawdę to miauczenie ich słyszę. Nieomal codziennie, drodzy Państwo. Więc nic dziwnego, że utwór, po jaki sięgnęły Gioachino Rossiniego, to jest taka żartobliwa humoreska. Humoreska, podczas której nie usłyszy się Państwo nic innego jak miau, miau, miau. Katarzyna Kucharz, Monika Jóźwik. Me.
Katarzyna Kucharz, Monika Jóźwik, kłaniacie się Państwu. Monika, drodzy Państwo, ja codziennie muszę tego słuchać, rozumiecie? Czyżbyście chcieli posłuchać raz jeszcze? To dla wszystkich miłośników kotów pewnie. To, no cóż, drodzy Państwo, będziecie razem z nimi śpiewać? Tak. W takim razie dla wszystkich miłośników kotów jeszcze raz Katarzyna Kucharz i Monika Jóźwik. Miau, 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 pięknie. Dziękujemy również Państwu za te ogromne brawa. No cóż, zmienię zdanie na temat Waszego miauczenia, dziewczyny. Pozwolę Wam pomiauczeć dłużej. Od czasu do czasu. A teraz wracamy do naszego koncertu, do kolejnej wykonawczyni. Oliwia Rudek ponownie. Tym razem przedstawienie La Servena Perdona. I tutaj to przedstawienie wywołało spór pomiędzy miłośnikami opery francuskiej, a opery włoskiej komicznej, którego właśnie Pergolesi był wzorem. Ten barokowy twórca uważany za wzór. Najlepiej pisał. Ten jego utwór jest bardzo króciutki, bo 45-minutowy. Ale arię, którą usłyszycie, jest przepiękna. Młodziutka dziewczyna, aria Serpiny, młodziutka dziewczyna uwodzi zamożnego pana i stara się na wszelkie sposoby, żeby wyjść za niego za mąż. Jak Państwo sądzicie, udaje jej się? Oczywiście, że tak, porywczy mój porywczy, postępujesz arogancko, ale nic dobrego tego nie będzie. Tak zaśpiewa Oliwia Rudek. Thank you.
głównie chciałam podziękować mojej matce i Tamerze Zagórskiej za przygotowanie. Dziękuję. Oliwia Rudek. Oliwia, kłaniasz się publiczności. Są brawa, nie schodzisz. Oliwia, nie schodzisz, kłaniasz się publiczności. Słuchajcie, to może być kolejna wybitna postać ze Szprotawy. Myślę, że jeszcze nie raz o Oliwii usłyszymy. Będziemy mogli ją podziwiać na scenach, być może też i na kortach sportowych. Zobaczymy, jak los się potoczy, ale jesteśmy ogromnie dumni, że właśnie u nas jak gdyby stawiała pierwsze kroki i tutaj pokochała tak mocno piosenkę, że przeszła do szkoły artystycznej. Drodzy Państwo, tym razem chciałabym zaprosić na scenę wykonawczynię, którą również Państwo znacie, kochacie, a jej recitale wypełniają naszą salę po brzegi. Mieszka w niedalekich Krzywczycach. Czy już Państwo wiecie, o kim mówię? Krzywczyce, tak, tak. Tam mieszka Agnieszka Zgrzebska. I Agnieszka Zgrzebska, o ile Państwo ją znacie, to wiecie, że w duszy jest tak lekko melancholijna, lekko z lat 20., 30., no może czasami jazzuje. I właśnie taką piosenkę, lekko melancholijną, ale wybitną, wybrała na dzisiejszy koncert. Napisał ją znakomity kompozytor, pianista, legenda polskiego radia, Szpilman. Szpilman, który w 2000 roku niestety odszedł już i być może teraz z góry będzie na nas patrzył i słuchał. A zaśpiewała tę piosenkę wybitna znowu piosenkarka Hanka Skarżanka. Pozwolicie Państwo, że przeczytam, za co Hanka Skarżanka w 2013 roku otrzymała szczególną nagrodę. Oczywiście tę nagrodę odebrała jej wnuczka i prawnuczka. Nagroda Heroina Polskiego Kina za wielkie serce, za miłość i za otwartość na innych, za wrażliwość i wielką klasę, za mistyczny czar i osobowość. Taka właśnie jest również Agnieszka Zgrzebska, a zaśpiewa piosenkę Nie wierzę piosence. Piosence.
uwierzę i tak, gdy wezmę twe ręce i spytam, no jak, uwierzę piosence. Przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci ten trzeci, wędrowny mój ptak. Agnieszka Zgrzebska. Drodzy Państwo, twórca tej piosenki, Krzysztof Tomaszewski, powiedział tak. Był rok 1985, maj. Za oknem widać było pierwsze pąki drzew na gałęziach, a ja siedziałem na ulicy Rejmonta w Nowym M3. Patrzyłem na pożółkłe fotografie mojej mamy, kiedyś przepięknej dziewczyny. Widziałem siebie młokosa czy szczubaka, łodzika, raczej szczawika, który wędruje dziką plażą w Międzyzdrojach, a może w Ustroniu Morskim albo w Jastarni. Można było wtedy iść kilometrami i nie spotkać żywej duszy. Linijka za linijką, zdanie po zdaniu napisałem. Czy wiecie, o jakiej piosence tak mówił? Już nie ma dzikich plaż. Znacie Państwo tę piosenkę, ponieważ autor, kiedy już napisał tekst, postanowił poszukać najlepszych i najpierw o kompozycję poprosił Niemena. Trwało to jakiś czas, Niemen stwierdził, że wiesz, wychodzi mi jakiś walczyk, nic z tego nie będzie. Więc zwrócił się do Ryszarda Szermety i ten jazzman w ciągu 3 dni skomponował przepiękną piosenkę. No i jak już była kompozycja, jak już był tekst, to trzeba było znaleźć wykonawczynię. No nikt inny jak Irena Santor była godna, żeby tę piosenkę zaśpiewać. Oczywiście zgodziła się bez chwili namysłu, ponieważ piosenka ją zauroczyła. Podobnie jak Anię Kacprzak, która ją zaśpiewa teraz dla Państwa, a Ania wie, o czym śpiewa, bo niedawno z mężem spacerowała tak plażami. Anna Kacprzak, już nie ma dzikich plaż. Torby w kół.
czy nie. Patrzę w oczy jesieni, nad morzem stada chmur. Pejzaż moich nadziei umyka nam spod kół. Serce gryzie nostalgia, a w uszach mymy śpi. W radiu śpiewa Mahalia swój czarny, smętny blues. Hotel wolnych pokoi w recepcji pająk śpi. W torby wkładam powoli okruchy tamtych dni. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny, gdy z psem do ciebie szłam, a mewy ósemki kreśliły, kreśliły. Już nie ma dzikich plaż i gwarnej kawejki przy molu. Nie jedna znikła twarz i wielu przygrało. Anna Kaczczak. Aniu, kłaniasz się publiczności? Ani jeszcze usłyszymy. Na scenę razem ze mną wyszła najmłodsza uczestniczka, Maja Cybulska z Długiego. Drodzy Państwo, czy wiecie, jak to jest, jak się wchodzi na scenę, taką dużą scenę jak ta, przed taką publicznością jak wy? Właśnie. Maju, nie masz się czego bać. Zobacz, ci wszyscy ludzie przyszli, żeby posłuchać ciebie. Bo tak jak mówiła twoja opiekunka, śpiewasz przepięknie. A powiedz, jak było na warsztatach? Byłaś po raz pierwszy. Było bardzo fajnie na warsztatach. Miła atmosfera była. I myślę, że jeśli nic mi nie przeszkodzi w przyszłym roku, wrócę tu jeszcze raz. Kochani, wielkie brawa dla Mai. Zmierzy się z piosenką, która obecnie na YouTubie ma ponad 600 różnych wersji wykonawców w 25 językach. Zaśpiewało ją 240 innych wykonawców w postaci coverów oczywiście. Pewnie Państwo już wiecie, jaka to jest piosenka. Cohen, kiedy go zapytano, co sądzi o tej baladzie pop-folkowej, powiedział, wiecie, drodzy Państwo, co? Trochę śmieszą mnie te zachwyty i ta ilość wykonań, zwłaszcza jak pomyślę sobie, że wydawca, kiedy przyszedłem z nią po raz pierwszy, nie chciał jej wydać. I Państwo już wiecie, Halleluja Cohena śpiewa Maja Cybulska, towarzyszą jej dwie dziewczyny, Agnieszka i Ania, a przy fortepianie Natalia Czekanowska. Wielkie brawa, drodzy Państwo. All I've ever learned from love was how to shoot someone.
Maja Cybulska i chórki. Maju, kłaniasz się publiczności. Chciałabym z góry podziękować pani Idzie, która przez ten cały tydzień na Divertimenti miała mnie pod całą opieką i pod swoim serduszkiem. Serdecznie dziękuję. Wielkie brawa dla obu pań. O, widzę, że tutaj państwu się spodobała piosenka i państwo chętnie byście pośpiewali raz jeszcze. Dobrze odczytuję państwa oklaski. Maja, dasz radę raz jeszcze? No to drodzy państwo, większe brawa. Bardzo pięknie dziękujemy. Drodzy państwo, dodajecie skrzydeł artystom. Uwierzą w siebie, jeśli dostaną od was bardzo dobrą energię. Dziękuję, że taką energię daliście Mai. A teraz piosenka taka trochę dziwna. Niektórzy mówią, że to piosenka o miłości dwóch kobiet. Inni mówią, że o życiu emocjonalnym wampirów. Nawet twórca nie do końca wiedział, o czym jest ta piosenka, bo mówił, że powstała pod wpływem kosmitów. Zdzisława Sośnicka, dla której została napisana, to mówiła, ale słuchajcie, kto będzie chciał słuchać takiej bajki dla dzieci, takiej piosenki o dobrej wróżce. Zdzisława Sośnicka, 2,5 oktawy głosu, silny głos, a okazało się, że właśnie ta piosenka stała się jednym z jej największych przebojów. Piosenka o dobrej wróżce, która spełnia życzenia za kropelkę krwi. Nie wiem, czy za kropelkę krwi Ania Kacprzak spełnia życzenia, ale wiem, że zaśpiewa ją pięknie. Julia i ja i Anna Kacprzak. W każdym sercu miłość wzbudzi i inne
przeczysto, więc przyjdź i wybierz coś. Czasem kleją się, nie można dać im spać. Jaki byłby jutro świat, gdyby nie Julia i ja? Bo Julia i ja przez całą noc szykujemy cudów moc. I jutro, skoro świt, te cuda będą służyć ci. Szkła, co sama gra, kiedy samotność drzwi uchyla, zegar co raz zatrzyma czas, gdy twoja wielka szansa mija i innych rzeczy sto, więc przyjdź i wybierz co. Aniu, nic już nie mów, nic już nie mów, posłuchaj. Ja nawet nie próbuję wejść. Choć oczy czasem kleją się, nie można dać im spać. Jaki byłby jutro świat, gdyby nie już. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani Agnieszce, która walczyła ze mną przez cały tydzień i bardziej wierzyła we mnie niż ja w siebie. Dziękuję pani Agnieszko. Dziękuję serdecznie. Oczywiście potwierdzam. Kiedy zapytałam Anię, słuchaj Ania, jesteś gotowa? Nie wiem, pani Teresko, ja nigdy nie wiem, ale ja wierzę w Agnieszkę. My wierzymy w ciebie, Aniu. Drodzy państwo, czy macie czasami wrażenie déjà vu? Ja takie wrażenie miałam, kiedy usłyszałam, co powiedziała Agnieszka Zgrzebska, kiedy otrzymała właśnie propozycję od Agnieszki Makówki zaśpiewania tej piosenki. Piosenki jednej z najpiękniejszej z repertuaru Ireny Santor. Powrócisz tu. Powiedziała, że to nie ta piosenka, nie dla niej w ogóle. Dokładnie tak samo mówiła Irena Santor, kiedy zaproponowano jej tą piosenkę. Irena się zakochała po pierwszej próbie, kiedy usłyszała pierwsze dźwięki. Agnieszka zakochała się tak trochę później, jak mówi, trochę później, ale się zakochała w tej piosence. Sam kompozytor powiedział, że tę piosenkę po upojnej nocy śpiewają kobiety swoim kochankom. Być może, nie wiemy, ale gdybyście panie chciały zaśpiewać, oczywiście możecie. Agnieszka pokaże wam jak. I jeszcze jedna taka ciekawostka. Tę piosenkę swego czasu zaproponowano na festiwal w Sopocie. I drodzy państwo, okazało się, że się spodobała Niemcom i tym z RFN-u, i tym z NRD.
Wiecie, ile musieli się napracować, żeby żadne z nich tej piosenki nie zaśpiewało? Wyobrażacie sobie, co by się działo, gdyby wyszedł i zaśpiewał Powrócisz tu? Powrócisz tu i Agnieszka Zgrzewska. Gdzieś w daleki świat, gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie Zgrzewska. Drodzy Państwo, to byli już wszyscy uczestnicy naszych warsztatów. Teraz czas na ich trenerów. Rozpocznie Agnieszka Makówka piosenką Memory, Pamięć, Wspomnienie z muzykalu Koty. Muzykal, który w latach 80. XX wieku święcił triumfy. Był grany niemal na wszystkich scenach przez ponad 20 lat. 21 lat, może 22. W tym czasie przyniósł ponad $400 milionów
dochodu. Drodzy Państwo, z tego muzykalu jakże znanego, równie znana piosenka, którą śpiewała kiedyś piękna kocica. To piosenka nostalgiczna. Wspomina dawne czasy, marzy o tym, że te czasy wrócą, że znowu będzie wspaniale. Kiedyś śpiewała ją Celine Dion, śpiewała Judy Collins. Dla Państwa zaśpiewa Agnieszka Makówka. Agnieszka Makówka, mezzosopran, solistka Teatru Wielkiego w Łodzi. Przepraszam, chciałam tylko powiedzieć do mojej uczennicy tutaj na tych divertimenti, Ani Kacprzak, przepraszam, że z nią naprawdę nie walczyłam. Ja z nikim nie walczę. Ja tylko staram się pomóc i wyzwolić w ludziach ich prawdziwy talent. I to się właśnie stało w przypadku Ani. Także dziękuję Ci jeszcze raz, Aniu, za pracę.
No i teraz jest czas na wzruszenia, drodzy Państwo. Właśnie dziewczyny sobie dziękują. Rzeczywiście było pięknie, ale będzie jeszcze pięknie. Będzie, bo za chwilę na scenie pojawi się tenor Krzysztof Marciniak. Krzysztof Marciniak zaśpiewa dla Państwa Grenadę. Tam są takie słowa. Grenado, przychodzę dać Ci moją piosenkę. Grenado, Twoja ziemia jest pełna pięknych kobiet, krwi i słońca. Krzysztof, jakbyś się postarał, to mógłbyś zaśpiewać Szprotawo. Twoja ziemia jest pełna pięknych kobiet, prawda? Zapraszam, Krzysztof Marciniak mówi, że to jest oczywiste i jasne. Agustin Lara za tę piosenkę dostał nagrodę i w nagrodę dostał mieszkanie od generała Franco. Nie wiem, czym my cię nagrodzimy w Szprotawie. Krzysztof Marciniak, Grenada. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar eco de fantasía. Mi cantar flor de melancolía que yo te vengo a dar. Granada tiene sangre tada en carnes de toros. Mujer cruel conserva el brujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso jugosa de granada. Manzana que me bla d'amores. Granada tiene sangre tada en tardes de toros. No tengo otra cosa que un dante que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre del sol. Y bien que brava tan la suerte así, Natalia. Fragancia que le dieron marca a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Krzysztof Marciniak. No i już wiesz, co możemy ci dać za ten pięknie wykonany utwór. Natalia Czekanowska. Ja chyba nie wchodzę. Wybieram mieszkanie, rozumiem. Tak, w Domu Kultury masz nieustające mieszkanie. Pokój na ciebie czeka. Nie schodzisz. Nie schodzisz, przykro mi. Nie, to jeszcze nie, no wiesz, ile lat jeszcze przede mną. Ale teraz nie schodzisz. Chwila, ale słuchajcie, jak nie będzie braw, to on zejdzie. Ja znam, to jest tenor. Słuchajcie, tenorzy tak mają. Pani dyrektor,
jest pani kochana, bo my panią uwielbiamy, publiczność panią uwielbia za to, że możemy tu być już chyba 7 raz. Nie pamiętam, chociaż są 8 divertimenti, bo na początku nas nie było, ale za to bardzo, bardzo dziękujemy, bo jest to fantastyczna chwila, kiedy z państwem się, no niestety musimy pożegnać i przyznam szczerze, od razu liczymy dni, kiedy znowu możemy się u was pojawić. I pani dyrektor, mamy nadzieję, że za rok. Bez pandemii. Bez pandemii, z wami zawsze. Granada to tieres, taina, lindas mujeres de sangre de Krzysztof Marciniak, Natalia Czekanowska. No i tak pomaleńku zbliżamy się do końca, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze nie zaprezentowała się państwu Ida Tamara Zagórska. To jest sopran, wyjątkowy sopran, który uwodzi swoim głosem. Pokochała piosenki międzywojenne, chociaż świetnie sobie radzi we wszystkich gatunkach, ale te są bardzo bliskie jej serca, wie również, że bliskie sercu państwa. Wybrała piosenkę Henryka Warsa i Juliana Tuwima. No nie może ona nie być przebojem. I ten przebój śpiewała Hanka Ordonówna. Pochodzi z filmu Szpieg w masce. Specjalnie dla tego filmu napisany został i przez wiele, wiele lat Hanka go śpiewała i śpiewała i śpiewała, a wytwórnia wydawała jej płyty. Także mniej więcej przez 6 lat to trwało. Dzisiaj tę piękną piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy z dedykacją dla wszystkich państwa zaśpiewa Ida Tamara Zagórska. Choćby się przeklął w rozpaczy.
zamienić w świat. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość cię wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Ida Tamara Zagórska. No i cóż, Ido, wygląda na to, że nie wchodzę. Nie wchodzę, państwo rządzą. Proszę państwa, moja ukochana, rozśpiewana szprotawo. Śpiewamy razem. Dziękuję. Kochani moi, przychodzi czas. Ida, właściwie zostań już na tej scenie, bo do ciebie dołączą wykonawcy, uczestnicy warsztatów i ich trenerzy. Zapraszam Oliwię Rudek, Mateusza Dąbrowicza, Katarzyna zostaje, bo Katarzyna nagłaśnia, Kasia tam pod tym namiociczkiem. Wielkie brawa dla Katarzyny, pięknie nagłaśnia. Ale druga część duetu, zapraszam Monika Jóźwik, Agnieszka Zgrzebska, Anna Kaczak, Maja Cybulska, Agnieszka Makówka, Krzysztof Marciniak, za fortepianem Natalia Czekanowska. Drodzy państwo, cóż innego taki fantastyczny zespół może zaśpiewać dla Szprotawy? W Szprotawie płyną dwie rzeki. Od niedawna mamy też przystanie kajakowe. I czy wam się jakaś piosenka kojarzy? Ja dopowiem, że ona jest oczywiście Zapomniane piosenki z tego filmu. Tam młodzi ludzie pływali sobie po rzece i śpiewali. Co śpiewali? Nie upływa szybko życie. Po rzece pływali i... Ach, jak przyjemnie, oczywiście. I gdybyście państwo chcieli na Szprotawie popływać, Szprotawa mówię, bo to rzeka się tak nazywa, bądź po Wobrze, to oczywiście możecie. I możecie do tego śpiewać tak pięknie, jak uczestnicy i trenerzy szprotawskich divertimentów. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Śpiewamy razem. Się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jest źle, nie rozumie mnie. Jak można faktycznie w świecie jest żyć, nie tak.
śpiewamy pływając po szprotarskich rzekach. A my śpiewamy teraz na zakończenie szprotarskich Gwenti Venti. I tak uroczo, tak ochoczo serce bije w blask. Gdy jest pogoda, szumi woda, tak nam mało brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie połysać się wśród fal. Gdy szumi, szumi woda i płynie w sobie tak. Bardzo, bardzo przyjemnie. Kłaniamy się Państwu, ale kochani, to jeszcze nie koniec. Mamy podziękowania. Zapraszam główna księgowa, czyli Małgosia Kierdzik, ta, która rządzi finansami Domu Kultury. Gosia, ty rozdajesz kwiaty naszym ukochanym tutaj trenerom, wykonawcom, a Państwo dziękują brawami. Piękne kwiaty mamy dla Was w podziękowaniu. Kłaniamy się pięknie. Wzbogaciliście znowu nas. Jesteśmy dumni, że jesteście razem z nami, że od tylu lat przyjeżdżacie, że rozwijacie nasze szprotarskie talenty, a talenty chcą się rozwijać i dzięki temu możemy się spotykać z taką cudowną, fantastyczną publicznością, bo nigdzie, moi drodzy, nie ma takiej publiczności jak w Szprotawie, uwierzcie mi. Dziękuję Wam serdecznie, kłaniam się do samej ziemi szprotawskiej publiczności za energię, za ciepło, za słuchanie, za brawa i za uważność. Za to wszystko wielkie ukłony, a do ukłonów dołączymy piosenkę. Piosenka troszkę inna. Pamiętacie zespół Vox? A jaki miał przebój? Bananowy song. Bananowy song, oczywiście. I śpiewamy wszyscy razem. Raz, dwa. Raz, dwa. Gdzieś na niebie krwi, leniwiec na się wstąd.
Bogiem żegnamy się Państwu, dziękując za cudowny dzisiejszy wieczór. Życzymy jeszcze wielu takich wspaniałych wieczorów. Tymczasem dobranoc Państwu. Kłaniamy się pięknie.